4 lipca, wakacje w pełni, chilluję sobie bombę w parku, czujnym okiem obserwuję, jest połów, a karta wędkarska jest. Chciałem się wam pochwalić, że tydzień temu w sobotę przebiegłem Ranmagedon, Silesia Hałdy w Gliwicach na Sośnicy, na poziomie rekrut. Warto było. Czyli 6 km i 30 przeszkód przebiegłem i nawet przeżyłem. No i miałem z tego dla was fajny materiał. To znaczy miałbym, gdyby nie mała przeszkoda w takiej postaci, że GoPro pożyczone od Bonkola, którym nagrywałem ten swój bieg, zostało utopione przy jednej przeszkodzie, ale zostało odnalezione na szczęście. Tylko że jak się potem po nie zgłosiłem, to okazało się, że owszem, została znaleziona kamera, ale nie ta. Także Ranmagedon miał być za darmo, a kosztował mnie 1500 zł. O, patrzcie co trafiłem. Kacza rodzinka. Także Ranmagedon bardzo fajne, bardzo polecam, żeby się sprawdzić swoją kondycję stanowczo, ale nie biegać z GoPro i innymi drogimi kamerami. O Jezu. Ciężkie jest życie internetowego nieroba. Dużo ludzi takie zapytania mi wysyła już od dłuższego czasu. Niklaus, jakim jest twoim zdaniem najfajniejsze śląskie słowo? I o ile ja się zawsze tak wręcz, można powiedzieć, oburzałem, no bo jaki ma sens pytać kogoś, kto mówi po śląsku o najfajniejsze śląskie słowo? To tak jakbym Polaka mówiącego po polsku zapytał o to, jakie jest najfajniejsze polskie słowo. No i to mi się wydawało, takie pytanie wydawało mi się trochę głupie, ale potem tak sobie pomyślałem, w sumie, czemu nie? Przecież można mieć w swoim języku jakieś ulubione, najfajniejsze albo najśmieszniejsze słowo wypunktować. I zastanawiałem się, jakie to by było słowo z mowy śląskiej. Jako, że mamy wakacje i dzieci i młodzież mają przerwę od szkoły, to tak gdzieś moje myśli krążyły wokół tych tematów szkolnych. I przyszło mi do głowy takie wspaniałe śląskie określenie jak chilwka, albo bardziej dosadnie chilwa. Słowo, które w moim dzieciństwie pojawiało się bardzo często. Otóż co to oznacza, zapytacie ludzie, którzy nie posługują się na co dzień śląskim językiem. Chilwka albo chilwa to jest szkoła specjalna. Aż słowo to weszło do mowy śląskiej z języka niemieckiego od Hilfeschule, czyli jakby tłumaczyć dosłownie szkoła pomocy, czyli szkoła specjalna. Czyli szkoła dla dzieci, młodzieży z różnorakimi, powiedzmy, no, problemami. Oczywiście w dzieciństwie słowo to było używane, aby pogardliwie określić kogoś, że jest po prostu głupkiem, czyli tyś powinien łazić do chilwy. Albo jak ktoś skończył szkołę jakąś wątpliwej reputacji, to się mówiło, ja tyś chodził do fajnej chilwki. Albo babcia, jak dostałem ocenę niższą, jak tam jakaś czwórka albo piątka, to też mi mówiła, że ty się do chilwki nadajesz. Także bardzo ciepło mi się wbrew pozorom kojarzy to słowo. Tak fajnie, ciepło, rodzinnie. Chilwa. A jakie są wasze ulubione śląskie słówka? To pytanie może skierowane bardziej do ludzi, którzy się nie posługują śląską mową, albo w ogóle nie pochodzą z Górnego Śląska, albo w ogóle mieszkają poza Śląskiem, a mieli gdzieś styczność z tą naszą godką. Jakieś słowo was jakoś wybitnie zaszokowało, zaciekawiło, że powiedzieliście wow, ale super, my nie mamy po polsku takiego słowa na przykład, nie? Jeżeli jesteście Ślązakami i poradzicie godać po naszemu, to też możecie napisać. Co tak fajnie idzie po śląsku powiedzieć, tak fajnie idzie po śląsku wyrazić, a nie idzie tego tak powiedzieć, tak fajnie w żadnej inkszej godce. Ino po naszemu. Czekam na wasze komentarze i widzimy się za niedługo w innych materiałach. Będę coś robił, tylko odpocznę. A jeszcze mnie czeka remont, znaczy odświeżenie. Wymyśliłem sobie, że nie będę wywalał boazerii, tylko będę sobie ją malował na biało. Taką specjalną farbą, tu już zrobiłem test, wygląda całkiem fajnie. To jest ponoć teraz modne, to jest ponoć styl skandynawski. Wymyśliłem też sobie, że zamiast wywalać meble kuchenne, to też sobie zrobię ich rewitalizację. Są takie fajne farby do mebli, pomaluję elegancko na niebiesko, wymienię fajnie klamki i będzie skandynawsko. Łatuś co, ciężko, nie? Ciężko, nie ma siły na nic.